Na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiar. Dzisiejszy konkurs, no trochę lepszy w wykonaniu Polaków, zwłaszcza Kamila Stocha, ale jeszcze chyba nie to, czego się spodziewaliśmy. No, tak jak już mówiłem w dniu wczorajszym, to nie będzie tak skokowo, że to naraz wszystko wróci do 100% do pełnej formy. Potrzeba czasu troszeczkę wskakiwania. Skoki były zdecydowanie lepsze i Kamila, i Marcina. Tutaj no, Stefan miał trochę pecha w związku z tym ściąganiem z belki. Padał śnieg w tym momencie, spadła diametralnie prędkość najazdowa i było ciężko coś z tego odlecieć. No, niemniej jednak skok też nie był do końca taki dobry. Dobre skoki, tak jak powiedziałem, Kamila, Marcina, Adama. Jakiś kroczek do przodu, mały, bo mały, ale cieszy, że to, tak jak wczoraj powiedziałem, to, żeśmy zareagowali w dobrym kierunku, przynosi efekt. Jeśli chodzi o Kamila Stocha, to tym skokom coś tu można zarzucić, coś jeszcze dopracować? Znaczy on te skoki w tej chwili troszeczkę kontroluje w ten sposób, że musi pilnować każdego elementu, nie ma takiego w 100% automatyzmu, takiej spontaniczności, to trzeba jeszcze kilka, być może kilkanaście skoków, żeby mógł to puścić na pełną swobodę, wtedy automatycznie, jak to zawodnicy mówią, próg zacznie lepiej oddawać i dojdą kolejne metry. Co z Adamem Małyszem, bo troszkę przyznam, no spodziewaliśmy się tutaj walki o podium, zwłaszcza po tej próbnej i treningach, a nie wyszło. Tutaj tak do końca też nie wszyscy żeśmy dzisiaj rozumieli kwestię wiatrów. Niby wszystko było w miarę w porządku, natomiast nie każdemu ta pogoda dała odlecieć. Jeśli przez nad bólą w połowie zeskoku te warunki były bardzo stabilne, to sama końcówka kręciła. Tam zdarzało się, że były za warunki lepsze i gorsze. Tu też po części można byłoby tutaj położyć, dlaczego tak nie wyszło. Natomiast też trzeba pamiętać o jednym, że Adam jest po kontuzji, jeszcze nie jest w 100% w pełnym treningu, coraz więcej robi, coraz intensywniej trenuje, natomiast to nie jest jeszcze w 100% pełna sprawność. Myśmy zauważyli, że dzisiaj tak większość tych zawodników z czołówki miała jeden skok, na przykład bardzo daleki, taki 128, a potem nagle no 119. Albo na odwrót, bo no, tak też się zdarzało, że pierwsza seria nie wychodziła i zawodnicy, którzy jeszcze nie wkusam, bo byli w czołówce, nie łapali się do drugiej serii. No takie warunki też, tak jak wspomniałem wcześniej. Padający śnieg też na początku pierwszej serii utrudniał skakanie. Pod koniec było lepiej, wiatr też nie do końca wszystkim sprzyjał. Niemniej jednak konkurs, mimo tego już trudny, myślę, że był emocjonujący. No właśnie, bardzo ładny konkurs, ale na przykład Simon Amann był mocno rozczarowany. Oddał dwa super długie skoki, trzeci. No to jest ta pięta achillesowa tego systemu, że skacząc daleko nie do końca można być pewnym, że to przyniesie oczekiwany rezultat końcowy. I tu w przypadku Simiego było wyraźnie widać, że skoczył bardzo daleko w drugiej serii. Został ukarany za zbyt korzystne warunki, co dla nas też było trochę niezrozumiałe. Nie tyle jego ukaranie, co to, iż skakało trzech zawodników blisko siebie, czyli Matti Hautamäki, Ville Larinto i Simi Amann, i takie różnice między nimi były. A ten system działa już dobrze, bo tutaj właśnie Simon mówił, że on miał ten wiatr pod narty, ale tam gdzieś na samym początku, a potem już nie było tak dobrze. To są niedoskonałości tego systemu. Cały czas podkreślamy, że on nie jest do końca dopracowany. Nie do końca wiemy, w którą stronę on będzie ewoluował, bo wiadomo, iż jest coraz więcej głosów ku temu, że on nie do końca jest sprawiedliwy, że to jednak wypacza nieco te wyniki. Zobaczymy, jaki będzie ruch ze strony FIS-u. Teraz lecicie do Lillehammera, jak rozumiem, w tym samym składzie? Tak jest, nie robimy żadnych zmian, konsultowaliśmy się w tej sprawie też z trenerami, którzy są aktualnie w Ramsau, z pozostałą częścią zawodników, także dajemy tym zawodnikom szansę dojechać do końca ten tur. Czy macie pewny ten lot do Norwegii, bo teraz są tutaj cyrki? W tej chwili mamy lot pewny, mamy zmienione połączenie, staramy się omijać fińskie linie lotnicze w tym momencie, bo tu faktycznie jest niepewność, chociaż sytuacja jest bardziej klarowna, aniżeli wczoraj o tej porze. Takim życzę spokojnego wieczoru i bezpiecznej podróży. Dziękuję wzajemnie.